Odcinek 38. Na Dolnym Okotowie. Ponad 30 km na godzinę wśród samochodów. Witam Was tutaj, cześć, chciałem znosz. Zapraszam Was na kolejny materiał, a widzę już poza prawem. Dzisiaj jest kolejny odcinek wieczorami. I dzisiaj jedziemy znowu w kierunku Dolnym Okotów. A tak dokładnie to dzisiaj będziemy jechać na Dolnym Okotowie. Dzisiaj odpowiednia muzyczka, dzisiaj całkowicie z Motornation jedziemy z Motor Dynamic. Czemu? A odpowiedź jest prosta. Będziemy, tak jak w samym tytule już na pewno mieliście ten napis wielki drukowanymi. Dzisiaj ponad 30 km na godzinę będziemy jechać przez długi okres. Jak na moje przejazdy to jest długi okres. Tak szybko, tak długo nawet nie jechałem na zjazd tam obok łazienki. Tak, nie. Tu będzie zdecydowanie najdłuższy i z góry mówię. Jak będzie nowy sezon, to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobię. Ogólnie też sobie poszukam trochę takich miejsc, gdzie właśnie będzie można ładne prędkości powyczyniać, żeby trochę się porozpędzać, bo ostatnio trochę tego było mało, no, a w końcu trzeba. Dzisiaj znowu mamy trochę ten inny podgląd z prędkościami. Po co? A po to, żebyście widzieli, jak tutaj przyspieszamy w różnych miejscach i ile marnujemy czasu na światłach. Ponieważ na światłach, dlatego przez światła mamy taką kiepską średnią prędkość, bo jest 15 km. Gdyby nie światła, byłoby spokojnie z 20 ileś. No ale niestety światła są w naszej magicznej atmosferze warszawskiej. I zresztą w nowym sezonie też będzie jedna nowa podseria z Avisnosz pod zarałem, a propos właśnie świateł. Pomysł jest wstępny taki, że sobie powiem, że może sobie później kiedyś przypomniał, że odcinek jest tak długi, dopóki się, no, oczywiście max 20 minut, dopóki się po prostu ani razu nie zatrzymam, nie wcisnę hamulca tak, żeby robot stanął i musiał wysunąć ten nos. Jeżeli takiej sytuacji nie będzie, taki będzie odcinek. Taki mam pomysł. Dobrze, tutaj ogólnie jest bardzo fajna ścieżka zawodowa, jeżeli ktoś jest na tyle wspaniały, że by chciał przejechać się tutaj naszą ukochaną drogą w górę. Ja nie jestem takim człowiekiem, no chyba że na elektrycznym rowerze. Więc tutaj musiałem sobie przejść przez przejście dla pieszych, ponieważ tutaj jest droga na wjazd. I tu już z góry widzicie, będziemy chwilę czekać. Tak, tu niestety się chwilę czeka na światła, ale później to się odbije naprawdę bardzo ładną prędkością. No tak, więc tak jak widzicie, już przejechaliśmy około 300 metrów. Cała trasa nie jest jakaś strasznie długa, bo też jedziemy ją niecałe 15 minut. Trochę ponad 15 minut. No ale no, sądzę, że sami zrozumiecie. Dobrze, mamy zielone światło, możemy dojechać. Kończy się nam pierwszy utwór i oczywiście zaczynamy z odpowiednim do tego, co teraz tutaj się będzie wydarzyło. Zobaczymy, czy zrozumiecie, o co tutaj teraz chodzi. Żeby nie było, ja się wcale nie bawię tutaj w samochody, tak? Ja po prostu miałem plan w głowie, jak przyjechać szybko w pewne miejsce, gdzie się spieszyłem. A to, że go dobrze wykonałem i byłem szybszy niż komunikacja miejska, to co innego, tak? To, że wydałem drogę, to na przykład jakaś była kobietka tutaj mi dzwoniła na przejście dla pieszych, to zupełnie nic nie znaczy, tak, no. Wiecie, takie życie, tak, no, tak się jeździ, no, a to, że teraz jedę 30 na godzinę, to powiem wam tak. Naprawdę mną tam telepało. Naprawdę tam mną telepało i się zastanawiałem, czy mnie tutaj zaraz nie bujnie w którąś stronę, czy coś. Nie wiadomo, w ogóle tutaj zobaczcie, to jest znak. Był znak uwaga fotradar i się zastanawiałem, gdzieś na pewno kiedyś spróbuję. Będę jednym z pierwszych osób, które nagra, jak została sfotografowana przez fotoradar, jadąc na rowerze. Może nawet Rillo, ale... To jest mój cel. Szczerze powiem, to jest mój cel, bo jestem ciekawy, co... Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości dozwolonej na rowerze. Dobra, co nie? Moja fantazja nie zna granic. No, jedziemy 34 km na godzinę. No powiem wam tak, to jest jedna z najszybszych prędkości na tym kanale. A ciągła to najszybsza. Raz jechaliśmy 40 ileś, ale to było z górki większej. Dużo większej i niestety to był krótki okres. A tutaj był długotrwały. Zresztą gdyby nie ten korek, bym tutaj o wiele dalej jeszcze przejechał tą prędkością, ale stwierdziłem, że zjadę tutaj na chodnik i to był zły pomysł. Ponieważ samochody chwilę później ruszyły. I z tego co się dowiedziałem, tutaj ścieżka bardzo ładnie tutaj zjeżdża, więc w kolejnym osi... Kolejny raz jak tutaj będę jechać, to zupełnie to będzie inaczej wyglądać. Już nie ma mowy, żebym coś tego typu podobnego zrobił, taki problem. Nie ma mowy. Teraz już trochę uodporniłem, bo już... Wiecie, zresztą tutaj to co teraz tutaj wszystko jadę. Pierwszy raz tutaj dojechałem. Tak, nie wiem czy wy wiecie, ale tą całą trasę dzisiejszą jadę wszystko całkowicie pierwszy raz. No może poza początkiem jak dojechałem do zjazdu w dół.
Ale tutaj to już jest całkowicie pierwszy raz, jeszcze nigdy wcześniej tędy nie jechałem. Nie wiedziałem, jak ścieżki wyglądają i się trochę zdziwiłem, bo naprawdę całkiem ładnie to wszystko wygląda. Więc jechałem tak w skrócie na czuja. To z mapą w głowie, rzecz jasna. Yo, yo! No dobrze, tak, chwila spokoju, muszę sobie chyba wziąć jakąś nową wodę, mi się skoczyła w pokoju, a nagram coraz więcej odcinków tutaj. Tak, nagrałem dla was swoją nogą, bo wy to oglądacie teraz w czwartek, mam nadzieję. Nowy materiał z Fiskalines. Ale z góry mówię, ten materiał jest przeznaczony dla wszystkich osób, które niezależnie jaką serię oglądają, powinny ją obejrzeć, rzecz jasna. Materiał się pojawi, miejmy nadzieję, coś w okolicach weekendu. Dobrze, wracając do tego, co teraz robimy. Teraz szczerze pomyślę, że materiał polityczny to my raczej nie zdążę tutaj nagrać go. A nawet jeśli go nagramy, to nie wyrobię się go zmontować. Ewa, tak czy siak, tutaj jest całkowicie, jak widzicie, całkiem ładna, prosta droga, jedziemy sobie prosto. O, prosto. Prosto jak będę strzelił. Użyjemy to angielski, sprawdzę. No i prędkość też całkiem ładna, bo tutaj widzicie, jechałem 20 km. I jest wszędzie ładna asfaltowa ścieżka dawadowa, więc też jest o wiele przyjemniej jak się jedzie. Przejechaliśmy już 1,7 km. To jest całkiem ładny wynik w takim krótkim czasie, jakim jest 6 minut. Wcale to nie jest przez to, że jechaliśmy przez jakiś czas 35 na godzinę. Skończę znowu. Prawie 35. No i tu niestety się spóźnimy na światła, jak widzicie, migają na zielono. I stoimy. I jak widzicie, nasza nitka pokazuje, że będziemy tutaj przez długi stać, długi okres stać. I ja już wiem, dlaczego tędy nie lubię jeździć. Bo tu jest kompletnie się cały czas stoi. Ale i tak nic nie przebije kolejnego odcinka, w którym to prawie cały czas, non-stop, co chwilę będziemy walczyć z jazdą pod górkę. Tak, bo to jest listy minus. Jeżeli jeździsz na Makotów Dolny, to sama nazwa mówi, to jest na dole, a później trzeba się wspinać na górę. No, ale mi się udało. Zresztą kiedyś to już robiłem, tylko jechałem do Wilanowa i nie nagrywałem jeszcze wtedy. Nie było jeszcze wtedy w ogóle Wizynosza. W ogóle ta nazwa nie istniała jeszcze. Jak ten czas leci? Pomyśleć, że nazwa nawet ta Wizynosza jest taka młoda. A tyle osób już się zna. Oj tak. Dobra, widzę naszą odbitkę. Idę dosyć gruntowną, ładnie szybko przyspieszymy. Chyba dawaj, 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 a Wizynosz, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, że tutaj ładnie możesz, kurczę, przyspieszyć. Lecimy. No, nie wyrobiliśmy się, półtwór, no jak tak też mogło. Nie jechałeś na czerwonym świetle, a na was samochody jadą. Wybaczam ci. Chociaż ten ostatni. Ej, a ty, co to ma być? Powiedzieliście, jak on ruszył tutaj na czerwonym świetle? Mandacik się należy. Nie wolno tak jeździć, tylko awizynasz poza prawem. Nine. Dobra, no i tutaj już mamy, jak widzicie, ogólnie cała trasa, jak widzicie, jest cały czas prosta, bardzo prosta. Tak, tutaj prawie w ogóle nie jeżdżę, nie kręcę się. No. No, i idziemy tutaj sobie, już tu jest trochę mniej wygodna ścieżka, bo jest taki asfalt, ale taki stary asfalt. Gdzie po prostu są pasy namalowane do asfaltu. Tu jest chyba już normalna ścieżka, którą można sobie już normalnie jechać. No, i jedziemy takie około 20 km na godzinę. Więc całkiem nieźle, to jest drugi odcinek naszej wspaniałej serii, więc też wiecie, no jak się jedzie w serii, to trochę gorzej jest. Przez drugi strony też można się bardziej odbić. Mucha. Skąd tu się w ogóle mucha wzięła? Halo. Mamy zimę. Nie no, jeszcze nie mamy zimy, ale mucha. Mamy grudzień. Co ty tutaj robisz? Nie patrzcie na datę, która jest tam przy nagraniu. To było jak nagrywałem odcinek. Filmik. Na rowerze, nawet Rillo. Data nagrania jest środa. 22. No, właśnie, całkiem wcześniej nagrywam odcinek. Zresztą dzisiaj ogólnie całkiem dużo rzeczy zrobiłem wcześniej. Powiedzmy. Tak. Ogólnie scenariusz też się wam się pojawi. I jak może zauważyliście, w środę nie było Mass Transit. W środę nie będzie na razie Mass Transit, bo w środę ja muszę sobie podpoczywać i podrobić inne rzeczy. Inne, większe projekty, które też się pojawiają tutaj na kanale, jak materiały polityczne i tego typu. Ogólnie na Dolnym Mokotowie, nie wiem, czy ktoś z was tam tutaj mieszka, czy ktoś tutaj kiedyś był, jest o tyle fajnie, że co chwilę, bo, naprawdę, może nie powiedziałem co chwilę, ale naprawdę dosyć często jest, są kładki. Kładki dla pieszych. I one są, to nie są przejścia dla pieszych, tylko są kładki. To jest, ma plusy i minusy. Minus, musisz się zdrapywać po nich i jest kiepsko z rowerem.
Plus, no samochodem to nie masz całkowicie żadnych problemów. Nikt ci nic nie przechodzi. Jeden. Pieszy, nie musisz się urzucać z przejściem dla pieszych, żeby się zrobiło zielone. No. I przechodzisz kiedy chcesz i możesz patrzeć na nich z góry. Więc chyba jednak kładki są lepsze dla pieszych niż przejście dla pieszych, ale jednak stwierdzam, że przejście dla pieszych wolę. Bo mogę stać i tak na środku drogi. Na zielonym, co nie? Tutaj jest akurat jeden z tych momentów, który się najbardziej obawiałem, jak miałem tutaj pierwszy raz pojechać i się nie zdecydowałem. Bo tutaj jest pole. Tu jest ogólnie takie pole, tu się właściwie nic nie dzieje tam z boku. Po prawej. Więc... Jak widzicie, no... Ja się trochę zastanawiałem, czy aby na pewno tutaj jest sens, bo tyle się właściwie tu dużo nie dzieje przez ten krótki kawałek. Ale stwierdziłem, tak, jest sens, a widzisz, będziesz jechać w dół, a to daje dużą prędkość. I jest krótsza trasa, możesz to bardziej podzielić na odcinki, więc wybrałem tą opcję oczywiście. No i jak widać się chyba opłaciło, co nie? Bo jedziemy sobie tutaj. A zresztą ścieżka laborowa też nie jest tak tragiczna, ale były tutaj dosyć męczące podmuchy powietrza. Pomijając tutaj, tacy byli też jeszcze tacy dziwni panowie przy krzakach i się zastanawiałem, jak to się zakończy. Ale jechałem na rowerze z kametką, więc jakby coś byłby dokument w sprawie. No chyba, żeby wyjęli mi kartę mi pamięci. Wtedy byłoby trochę gorzej, ale... Ale. No. Jak widzicie, z boku po lewej mamy koreczek. Wspaniały, piękny koreczek. A awiznosz jedzie bezprawnie. Nie, prawnie. Wymijając to wszystko. Spanego tutaj jest naj... Będziemy przejeżdżać obok najbardziej niebezpiecznego skrzyżowania tam swoich lat chyba. Gdzie właśnie postawili skinąc świetną i siedlometalnie te fotoradary te nowoczesne. I się zamytalnie to zmieniło. I teraz jest naprawdę pełna kulturka, która się jeździ. Natomiast jak kiedyś ja tutaj mieszkałem i nie było tego, to była tragedia, to była tutaj naprawdę. Aż się tutaj nie chciało być. Dobrze, a widzę nasz, co ty tak właściwie wymyślasz? Okej, dobra, stoimy na światach. Wspaniale, tego na to właśnie czekałem. Wspaniałem powiedzieć z tego co widzę, przede mną jest Vertupildo. Ciekawe. Numerów wam nie powiem, bo jest lakowanie produktu. To jest w końcu Vertupildo, to wiecie, co wiecie no. Bez przesady, takich rzeczy to ja nie mogę ujawniać. Czyjś numer seryjny, więc... Jeszcze może konto bankowe podasz i PIN. Nie ma. Dobrze, zbliżamy się z tego co widzę do końca. Co to dźwięk? Chwila. Okej, dobra, jakiś motorek. Dobra, ruszyliśmy i wyprzedzimy oczywiście gościa, żeby nie było. No i lecimy. No, nawet całkiem ładnie tutaj przyspieszyliśmy z tego co widzę. Początek był dobry, gorzej jest zresztą. 25 na godzinę, na nogach, bez górki. Szacun. Ale i tak nic nie przebije, jak jechałem, pamiętacie, teraz tam było politechniki. Na płaskim. To trzeba będzie kiedyś przebić. To trzeba będzie koniecznie kiedyś przebić. Nie wiem jeszcze kiedy, ale to trzeba przebić. Bo nie zamierzam żyć z czymś takim, że ja tak krótko jechałem przed taką prędkością. Zgadzam się z tym, że pedały mi całe prawkowicie już nie działały, ale jechałem taką piękną prędkością, więc... Kto wie, ale było naprawdę fajnie. A widzicie, tu jest kolejny fotoradar. Słucham, tak teraz się zastanawiam, gdzie ja tak właściwie tutaj jestem, ale... Ogólnie jak tutaj wjechałem na Dolny Mokotów, tutaj za to skrzyżowanie, to się trochę pogubiłem, bo nie wiedziałem właściwie, gdzie ja jestem. Zresztą, ludzie możecie się nie dziwić, ja tutaj nigdy nie byłem. Gdybym mówię, ja tu byłem nigdy. Byłem tam raz obok IMAX-a, kino, ale kropka. Tylko byłem przy IMAX-ie i nigdzie dalej nie. Oczywiście tutaj jakieś były dwie kubietki, które trzeba było wyprzedzić, no bo mnie tutaj blokowały. Nieważne, że ja tutaj zaraz skręcam, blokowały mnie, więc trzeba było je wyprzedzić. Jak widzicie, wyprzedziłem je całkiem ładnie. Tu jeszcze jesteś ludzie byli. To jest ścieżka dobra chyba. Jak tak można, w ogóle można. No i tutaj całkowicie prawidłnie przejeżdżamy na zielonym świetle, można powiedzieć. Tak mi się wydaje. Tak, zielone. I tu jest największa rzecz, jaka mi się wydarzyła w tym odcinku. A mianowicie się zastanawiałem, tutaj stanąłem. I się, szczerze wam powiem, zastanawiałem gdzie jest stacja. Włączyłem aplikację Vertupildo i tak patrzyłem, gdzie jest kurczę tutaj stacja. Bo wiedziałem, że tu jest stacja na tym skrzyżowaniu, nie wiedziałem gdzie. I podsumowanie tego jest naprawdę piękne. Ja, zanim dojdziemy do tego podsumowania, to już będę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w ogóle. Jeśli jeszcze jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dźwięk dzwoneczek. No. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I wiecie gdzie była stacja? Tutaj. Tu była stacja. Jak nie mogłem po prostu poszukać, nie mogłem tego znaleźć. No cóż.
Tak już czasami bywa. Oczywiście mu na szczęście jeden stojak, więc mogę go szybko wczepić i zakończyć dzisiejszy odcinek. Cześć!